Witam Was w 4 czerwca, w pierwszą sobotę miesiąca. Dzisiaj mamy Ewangelię o świadectwie świętego Jana. Jest to kontynuacja wczorajszej Ewangelii, 21 rozdział Jana, wersety od 20 do 25. Pomódlmy się wspólnie tym Słowem. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Gdy Jezus z martwych wstały, ukazał się uczniom nad jeziorem Genezaret, Piotr obróciwszy się, zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który to w czasie uczty spoczywał na jego piersi i powiedział: Panie, któż jest ten, który cię zdradzi? Gdy więc go Piotr ujrzał, rzekł do Jezusa: Panie, a co z tym będzie? odpowiedział mu Jezus: Jeżeli chce, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż tobie do tego? Ty pójdź za mną. Rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń ów nie umrze, ale Jezus nie powiedział mu, że nie umrze, lecz. Jeśli ja chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż Tobie do tego. Ten właśnie uczeń daje świadectwo w tych sprawach o tych sprawach i on je opisał, a wiemy, że świadectwo Jego jest prawdziwe. Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które, gdyby jeszcze głowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, jakie trzeba, by napisać. Oto Słowo Boże. Panie, który odpowiadasz Piotrowi, cóż tobie do tego? Ty pójdź za mną, bądź uwielbiony Jezu. W ciekawości apostołów, a zwłaszcza Piotra, w tym pytaniu, co z tym będzie? Bądź uwielbiony, panie. W świadectwie Jana o, i w jego Ewangelii, redakcji przez niego Ewangelii, bądź uwielbiony, panie. Prawdziwości świadectwa świętego Jana Apostoła: Bądź uwielbiony Panie. W niezliczonych dziełach i rzeczach, które Ty, Panie, dokonałeś, bądź uwielbiony Panie. Yy, można powiedzieć, ciekawość. Ciekawość, mamy do czynienia z, dzisiaj z czysto ludzką ciekawością. Panie, a co z tym będzie? Zauważcie, że ta dzisiejsza Ewangelia, ta Perykopa jest zaraz po tym dialogu Piotra z Jezusem. I ty, tymi, po tych odpowiedziach Panie Ty wierzy Cię kocham. I w tym nadaniu misji przez Jezusa paść baranki, paść owce moje. Innymi słowy, Jezus chce powiedzieć zostaw Piotrze Jana. Jego misja jest nieco inna. Ty masz sprecyzowaną. E ty pójdź za mną. Często oglądamy się na inne osoby i patrzymy, yy, nawet tutaj nie chodzi o jakąś zazdrość, ale też yy, takie porównywanie się, które do niczego jakiegoś większego nie, nie zmierza. Na tej zasadzie, że o, ten, pieś, ten piastuje taką funkcję. Ten robi coś takiego i czasami możemy zachwycić, jest ryzyko zachwycenia się kimś, jakąś misją szczególną kogoś, a nie sumien, a wiecie o co mi chodzi? A nie takim, nie kładziemy akcent na sumienne wykonywanie swojego powołania, swoich funkcji, tylko patrzymy yy, na właśnie to, że ktoś robi coś ekstra, super. To może samo w sobie to może nie jest złe, ale może to nas doprowadzić do jakiejś frustracji, do takiego, że o, ktoś jest może lepszy ode mnie. No, i zobaczcie, tutaj pogłoska się wśród apostołów poniosła, że ów uczeń, czyli święty Jan, nie umrze. A Jezus nic takiego nie powiedział. Czyli może dojść nawet w konsekwencji do takiego właśnie porównywania się, opowiadania o kimś, do jakiejś plotki. Można wyciągnąć z tej Ewangelii może to jest taki kierunek dzisiejszego rozważania i medytacji. Taki wniosek, żebyśmy byli yy, przykładali się sumiennie do naszych obowiązków i patrzyli, co możemy jeszcze lepiej zrobić sami, a nie patrzyli na to i, broń Boże, nie osądzali, nie podsumowywali czyjegoś zachowywania się. Na przykład, że o ja to, nie, a ktoś to. Mógłby to zrobić jeszcze lepiej. To, 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 i takie wypunktowywanie dla samego wypunktowywania. Nie o to chodzi. Czym innym jest oczywiście napominanie i pokazywanie, co można zrobić lepiej i więcej. Ale Jezus mówi przez tą Ewangelię do mnie i myślę, że do Was również, kochani. Skup się na sobie. Skup się na mojej relacji, na swoim powołaniu i uczyń. W swojej mocy to wszystko, co jesteś w stanie uczynić, a resztę oddaj mi. Tak mówi Jezus dzisiaj. To jest to przesłanie dzisiejszej Ewangelii. I dzisiaj módlmy się do Ducha Świętego o to, abyśmy potrafili yy, nie tyle oglądać się na inne osoby i zastanawiać się, co dobrze robią, a co źle, ale bardziej patrzyli po prostu w głębi swojego serca, w której też mówi Bóg. I zadawali Bogu pytania odnośnie nas, Panie, jak mogę duchowo wzrosnąć? Co mogę zrobić w najbliższej przyszłości, co będzie przynosiło korzyści dla mnie i dla innych? Abyśmy zmienili ten kierunek zadawania pytań na właśnie swoje serce, a nie zastanawiali się nad czyimś życiem, nad czyjąś nad czyimś powołaniem za bardzo. Na tej zasadzie, że nie, żeby mu pomóc, tylko żeby na przykład skomentować albo z ciekawości jeszcze nakręcać się itd. Duchu Święty, przyjdź szczególnie do wszystkich tych, którzy dzisiaj mają problem z takim skupieniem yy, skupieniem się na sobie, gdy chodzi o wzrost duchowy. Przyjdź do nas do każdego z nas, bo generalnie każdy z nas ma jakiś problem z tym, żeby. Usłyszeć Twój głos i Twoją odpowiedź na pytanie: Panie, co ja mogę zrobić? Lepiej, więcej. Strzeż nas, nas, strzeż nas od takiej ciekawości względem tych osób, które obok nas żyją. I nie daj Boże, abyśmy yy, wchodzili w jakąś zazdrość, pychę, większe mniemanie o sobie strzeż nas, Duchu Święty, od tego i daj nam takie dary, które nam pomogą wzrastać duchowo. Pomóż nam, abyśmy pamiętali ciągle o tym pytaniu, co ja mogę zrobić lepiej, co ja mogę zrobić więcej w moim życiu duchowym, jak ja mogę wzrosnąć, jak mogę dobrze wypełnić swoje życiowe powołanie, jaka jest Twoja wola, Duchu Święty, względem mnie. Przyjdź, Duchu Święty. Zostawimy dzisiaj z tym słowem, ty pójdź za mną. I zastanówmy się, może na własnej osobistej medytacji, co mogę zrobić na chwilę obecną, na dzień dzisiejszy lepiej, by wzrosnąć duchowo. Co mogę zrobić lepiej, co mogę zrobić więcej. Dobrej soboty, błogosławionej, e, pięknego dnia.